wjeżdżam właśnie do Sarbinowa z miejscowości Zagaje. Na tutejszym rondzie od razu skręcam w prawo, aby jechać do centrum Sarbinowa. Powiem szczerze, szkoda, że tutaj nie da się przejechać. Tak gdzieś powiedzmy bliżej morza, pomiędzy tymi miejscowościami gminy Mielno, czyli mam tutaj na myśli od Mielna, aby do Chłopów, Sarbinowa czy Gąsek przejechać wzdłuż morza. Trzeba tak naprawdę od tego morza troszeczkę odjechać za każdym razem. Już na moim horyzoncie pojawił się jakaś wieża kościelna, więc strzelam, że będzie to jakieś właśnie centrum Sarbinowa. Największy w Polsce wybuchany park rozrywki, 700 metrów w lewo w ulicę Południową. Tu jest właśnie ulica Południowa. Może nią sobie później wrócimy, jak się uda. Dobrze, że się obejrzy, bo niektórzy ludzie by weszli na drogę i jej się nie obejrzeli. Chyba jesteśmy już w owym centrum Sarbinowa. Pewnie was nie zdziwi, jak powiem, że jestem tu po raz pierwszy. No nie miałem nigdy okazji Sarbinowa odwiedzić. Zresztą nie tylko Sarbinowa, bo Mielno również, tylko przejazdem w ubiegłym roku. A nie mówiąc już właśnie o takich miejscowościach, jak choćby Mielenko, Gąski, Łazy i wiele, wiele innych. Wjeżdżamy do strefy ograniczonej prędkości do 30. Po prawej stronie podjechaliśmy pod Samiuśkie, praktycznie morze. Kocham morze i ja tu widzę, Matko Boska, piękny, cudowny, fantastyczny, wspaniały widok. No cóż, ulicą północną, przy największym dmuchanym, chyba nam się nie uda jednak, nie uda mi się tamtędy pojechać. Może się uda od Sarbinowa pojechać w stronę Gąsek chociaż. No skoro już weszli, to niech pojadą. Proszę bardzo. Ułatwiajmy sobie to poruszanie się. Natomiast powiem szczerze, tutaj ta droga
Szkoda, że nie mam znowu na boki kamery, bo no, jedziemy praktycznie przy morzu. Wierzcie mi, trochę tych miejscowości tutaj, tych wypoczynkowych pozaliczałem, ale chyba nawet będąc na Helu nie jedziemy tak blisko morza, jak jesteśmy tu. Tu nie wiem, czy jest 100 metrów do morza. Cudownie ta droga nam biegnie. No i oczywiście Sarbinowo sporo ludzi, tak więc myślę, że tutaj w gminie Mielno jest to taka druga miejscowość, zaraz po samym Mielnie, w której no, tych ludzi jest dużo, nawet bym powiedział bardzo dużo. Co prawda teraz tego nie widzimy. Mamy przedpołudnie, więc można powiedzieć, no czymś bez mała normalnym jest, że raczej ludzie, jeżeli to idą, to idą na plażę, a nie chodzą tutaj raczej po mieście. Wiele punktów jeszcze jest nieczynnych, dopiero za chwilę będą się otwierać, tak więc no tutaj tego faktycznego tłumu nie widać. Natomiast chociażby po ilości tych wszystkich punktów, tych lokali usługowych, gastronomicznych, handlowych i tak dalej, i tak dalej, jesteśmy w stanie określić, jak popularna dana miejscowość jest i jak dużego ruchu pieszych możemy się tam spodziewać. I w Sarbinowie tego jest bardzo dużo. Mamy odcinek, nie wiem jak drugi, o zwężonej jezdni. Mieliśmy tam chwilę wcześniej znak ostrzegawczy o tym. Cudowne miejsce. Tylko że no jadąc tutaj no absolutnie w żaden sposób nie podgonimy sobie czasu, więc jak ktoś będąc
nawet i na wczasach w tych okolicach i chcę gdzieś samochodem, bo szybko się przedostać, to myślę, że może tutaj w takim na przykład Sarbinowie mocno zdziwić, że mu się to nie uda. Wyjazd z miasteczka w prawo czy w lewo? Zjedziemy w prawo. Podaję znak, że tutaj 800 metrów jeszcze taką drogą. Zobaczymy. Nie mam nawigacji włączonej. Obserwować, skąd nadjeżdżają kolejne pojazdy, bo to też jest informacja, dokąd jesteśmy w stanie, znajdując się nagle gdzieś w takim miejscu, gdzie już kompletnie nie mamy oznakowania, jedziemy po jakichś tam płytach, więc obserwacja tego, co jest, orientacja w terenie, no. Nie, też bym tak próbował gdzieś w to lewo jednak jechać, bo wydawało mi się, że gdzieś bardziej dojadę do drogi. I tak też się stało, że dojechałem do głównej drogi, do drogi wyjazdowej z Mielna, łączącej te miejscowości gminy Mielno, prowadzącej w kierunku chyba Ustroni Morskich. No i oczywiście jadę w
prawo. I sarbinowo zostawiłem z tyłu.